Chciałabym rozpocząć od pytania, kiedy ostatnim razem nazwano Państwa dziecinnymi? Takim dzieciom jak ja przydarza się to bardzo często. Za każdym razem, kiedy zgłaszamy nieracjonalne żądania, kiedy zachowujemy się nieodpowiedzialnie, czy też w jakiś inny sposób pokazujemy, że jesteśmy normalnymi obywatelami amerykańskimi, nazywa się nas dziecinnymi. To mnie naprawdę denerwuje. Może w końcu przyjrzyjmy się następującym wydarzeniom. Imperializm i kolonizacja, wojny światowe, George Bush. Sami zapytacie, kto jest za to odpowiedzialny? Dorośli. A teraz, co zrobiły dzieci? No choćby Anna Frank poruszyła miliony swoim wstrząsającym przedstawieniem Holokaustu. Ruby Bridges przyczyniła się do zakończenia segregacji w Stanach Zjednoczonych. A ostatnio Charlie Simpson pomógł zebrać 120 tysięcy funtów sterlingów dla Haiti na swoim małym rowerku. Jak Państwo widzą na podstawie tych przykładów, wiek nie ma tu nic do rzeczy. Cechy, do których odnosi się słowo dziecinne, widać tak często u dorosłych, że powinno się wyeliminować to dyskryminujące wiek określenie wszędzie tam, gdzie chodzi o krytykę zachowania wskazującego na nieodpowiedzialność i nieracjonalne myślenie. A zresztą kto wie, czy pewne rodzaje irracjonalnego myślenia nie są tym, czego właśnie świat potrzebuje. Może mieliście Państwo kiedyś jakieś wielkie plany, ale zatrzymaliście się przed ich realizacją myśląc, to niemożliwe, albo to zbyt kosztowne, albo to mi się nie przyda. Tak się składa, że nas, dzieci, dużo rzadziej powstrzymuje myślenie o powodach, dla których nie należy robić rzeczy, które nam przyszły do głowy. Dzieci mogą być pełne inspirujących pomysłów i życzeniowego myślenia. Jak moje życzenie, żeby nikt nie był głodny, albo myśl, że wszystko jest swego rodzaju utopią. Jak wielu z Państwa wciąż tak marzy i wierzy w takie możliwości? Czasami znajomość historii i uprzednie niepowodzenia utopijnych ideałów mogą stanowić obciążenie, ponieważ wiecie Państwo, że jakby wszystko było za darmo, wówczas zapasy żywności zostałyby zanadto wyczerpane, stałyby się trudne do zdobycia i nastąpiłby chaos. Ale z drugiej strony dzieci wciąż marzą o perfekcji. A to z kolei jest dobre, bo żeby coś naprawdę zrobić, trzeba o tym najpierw marzyć. To było przemówienie Adory Świtek z konferencji TED Talks w 2010 roku. To oraz inne przemówienia przeczytacie w zbiorze Shona Ashera Przemowy Niezapomniane. Znajdziecie je w salonach Empik, na empik.com oraz w innych dobrych księgarniach.